Witajcie moi kochani w piątym odcinku singla według Picza. Witam was. Dzisiaj zbuduję domek, a przynajmniej zacznę go budować, projektować. No i trzeba się zacząć przeprowadzać, bo musiałem już kolejną skrzynię dorobić, w której i tak już zaczyna brakować miejsca, dlatego że no brakuje mi miejsca. Zebrałem sobie drewno, mam trochę kobla. Coś obawiam się, że po ostatnim budowaniu obory może mi zabraknąć tego kobla. Bardzo się tego obawiam. Więc ja sobie tutaj uciupię jeszcze ze dwa, może trzy staki i zaraz do was wracam. Uciupawszy sobie odpowiednie ilości kobla, postanowiłem jeden stak przetopić. Zakręciwszy się koło domu, stwierdziłem, że nie zaszkodzi zabrać też trochę mułu na cegły. Od nadmiaru piachu jeszcze się nikomu krzywda nie stała, nie? Także zbiorę sobie ociupinkę. Wełną też bym nie pogardził. Ale mam tu straszny niedosytowiec. Nie nice, w ogóle nie nice. Bardzo nie nice. Dobrze, to teraz sobie troszeczkę zjem, bo zgłodniałem podczas tej podróży. Wróć. Wystarczył jeden kawałeczek. Dobrze, złoto odłożę w razie jakby tam coś się miało, wiecie, wydarzyć nieciekawego, to ja wolę, żeby to złoto było w domu. Dobra, tutaj się przetapia na razie, ale bardziej potrzebuję cegieł, więc idę sobie spać i następnego dnia zaczynamy budowę. Dzień dobry bardzo, zaczynamy. Drapanie się po nosie, ścinanie niepotrzebnych drzew, które mogą tylko przeszkadzać. To również będzie przeszkadzało. Ach, kurka wodna, jak to fajnie wlatuje. Wybornie, milordzie, wybornie. No i okej. Zacznijmy od fundamentów. Tak jest, fundamenty to podstawa, więc zastanówmy się bardzo szybciutko, gdzie bym chciał, żeby było wejście. Najlepiej jakby było gdzieś tu. Więc zrobimy to w ten sposób. 5. Nie, za mało. Zdecydowanie za mało. Nie chcę też za dużej tej chałupy zrobić, bo wiecie o co chodzi. Za duża chałupa będzie brzydka. Więc ja sobie zrobię coś takiego. Tutaj będzie w ten sposób. O, tutaj podciągnę jeszcze. Jako, że podłoga jest takim elementem domu, który się brudzi, dobrze jest zrobić ją ciemną. Wiadomo, że wyznaczenie fundamentów nie wpływa na to, oczywiście koblem nie wpływa na to, że nie będą pasowały one do podłogi, bo one po prostu będą, jak wiadomo, ukryte pod ścianą, więc już wam prezentuję. Jak to będzie się prezentowało? Już wam prezentuję, jak to będzie się prezentowało. Będzie się to prezentowało w ten sposób. Robię takie małe cięcia, dlatego żeby nie zamulać budowaniem. I spójrzcie, tam jeszcze tą trawę usunę, bo jest nam niepotrzebna, ewentualnie, nie wiem, coś się pomyśli. Tutaj będzie wejście. Zaraz wam dokładnie pokażę, jak ono będzie wyglądało. Raz, dwa. Zrobimy schodki, które oczywiście nie będą pasowały
Chyba, żebyśmy zrobili pół płytki. Ciekawy jestem, czy w najnowszym update'cie tekstur paka będzie pasowało drewno. No nie wiem, zrobię na razie takie. Nic się nie stanie, jak nie będzie pasowało. Na razie, póki co. Nie obrażę się. O, tutaj. I tutaj płyteczkę dam. Pięknie. I teraz postawię ściany. Na stanie posiadam również cegiełki. Z tych cegiełek postanowiłem zrobić sobie miejsce na kominek. Ściany powoli powstają. Jedyne, czego nie chcę, to żeby ten piękny zachód słońca, który jest zawsze z tamtej strony, żeby gdzieś mi zginął. Więc okno z tej strony będzie może nawet spełniało swoją rolę. Ale również może być zasłonięte, dlatego że to okno może być tak samo w tym miejscu. Spójrzcie. O tu. I w tym miejscu. Ale gdzie to okno będzie dokładnie, to się będę zastanawiał później. Teraz zrobię sobie ściany i kolejną ścianę na kominek. A w międzyczasie jeszcze zobaczyłem, że kurki naniosły jajek, więc ja je sobie pozbieram, żeby mi nie zniknęły. Tylko problem jest taki, że ja nie mam miejsca. Cholercia. Muszę wywalić to nasionko. I bardzo ładnie kurki niosą. Bardzo ładnie. Dobre kurki znalazłem. O, no, kura. Nie uciekaj. Zabrał. No, ja ci dam, ty. Jedna z drugą. Tak już sobie buduję, nie chciałem wam zamulać podczas budowania, więc stwierdziłem, że nie ma sensu tego przedłużać, bo to naprawdę nie byłoby zbytnio ekscytujące patrzeć, jak ja sobie buduję domek. Już jest prawie skończony, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Trochę jeszcze tak zastanawiam się nad tym piętrem na górze, bo nie jestem w 100% z niego zadowolony, ale też nie wygląda tragicznie. Może wystarczy, że popracuję nad nim trochę. I będzie trochę lepiej to wyglądało, ale zobaczymy. Na razie skończę dach i wtedy przyjrzymy się, jak to wygląda z zewnątrz. Czy nadaje się to do oglądania? No to mieszkania pewnie się nadaje, no. No, okej. Jeszcze tutaj. Tutaj pójdzie kominek. Pyk. O, fuck, spadłem, no cholercia. Znowu się muszę wdrapywać tam. Spadło mi się już kilka razy, no. Ale niestety tak to jest, jak się pracuje na wysokościach, nie? O. No. Znowu mi zabrakło, no what the fuck. Dobra, trudno. Cegieł jeszcze mam. I pół płyteczka na górę. Pyk. Pięknie jest, beautiful. Dobra, teraz zejdę sobie tędy. Tutaj już nastawiałem tych wynalazków pełno. Nie ma jeszcze okien, nie ma jeszcze drzwi, nie ma jeszcze daszku z przodu. Tamto okno w ogóle tam nie będzie, dlatego że to wygląda raczej jak ambona, a nie jak okno. Wszystko jest w fazie beta, nawet powiedziałbym wczesnej alfa. Ale mniej więcej chciałem uzyskać taki efekt. Chciałem mieć piętro również. Mam nadzieję, że mi się to udało. Tutaj gdzieś będzie potrzebne okienko chyba. Spójrzmy. Tak, tam będzie ładnie okienko wyglądało. Chociaż i tu z przodu by ładnie okno wyglądało. Wiem, co zrobię. Zabuduję to, bo tutaj okno jest niepotrzebne. I okno zrobię tu, w tym miejscu. O! I teraz powinno być znacznie lepiej. Okej. Fajnie jest, jak są okna z niektórych stron. Oczywiście nie ze wszystkich, żeby to, wiecie, że wyglądało nie jak dom, tylko jak jedno wielkie okno. O, masz ci los. O. Dobrze. No, z tyłu jest komin, jak widzicie, z kominkiem. Tutaj chyba będzie jeszcze jedno wyjście, ale nim zajmę się może później. Tylko, że nawet już mi się kobel skończył.
gdzieś tutaj będzie. No i w środku to wygląda mniej więcej tak. Tu się wchodzi, jest jakaś przestrzeń wolna. Tutaj jest fireplace. Podłoga i sufit są koloru ciemnej deski. Tutaj okno i tu chciałbym zrobić taką klateczkę schodową, która będzie prowadziła na górę. Trochę z dupy to wygląda z tej strony. No ale niestety, jak nie chcę, żeby mi dom spłonął, to tak musi być. Może uda mi się coś wymyśleć, a może po prostu nie będę robił kominka w domu, bo to naprawdę mieszanie kominków z drewnem grozi pożarem, a mógłbym sobie zawsze zrobić jakieś fajne miejsce na kominek gdzieś na zewnątrz. Wiecie, taki wolno stojący kominek. I to jest myśl, to jest nawet fajna myśl, dlatego że ten kominek zabiera strasznie dużo miejsca, a wcale tak ładnie nie wygląda. Oczywiście nie chciałem też, żeby ten dom był Bóg wie jak duży, więc stwierdziłem, że będzie ciaśniej, ale właśnie, ciasno, ale własno, no to tak się to chyba mówi. I cóż, no i może uda mi się w końcu mój domek doprowadzić do stanu używalności, wyprowadzę się z tej jamy, dlatego że już jest naprawdę ciasno, ciaśniutko. Gdzie jest piasek? Tutaj jest piasek. Dobrze, niech on sobie przetopi się. A ja ostatnim rzutem oka. Oczywiście, wiecie, to, że tu stoi domek, to nie znaczy, że i tu nic nie będzie, tam nic nie będzie. Tutaj wszystko będzie zapięte na ostatni guziczek, tak żeby czuć się naprawdę jak u siebie w domu. To drzewo mnie tutaj trochę irytuje, zasłania mi dom. No, ono sobie spadnie. Ja powolutku kończę. I oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki singla według Picza. Mam nadzieję, że ładny domek wymyśliłem. Podobny do tego, który budowałem w tym odcinku Fun with No Plans. Ale jednak troszeczkę inny. Lubię takie domki. Podobają mi się. A Wy co sądzicie o tym domku? Siema na rapa.